tutaj wszystko się zaczęło, i teatr się zaczął, i studia się zaczęły, i to moje vlogowanie, szczęste bądź nieszczęste, się zaczęło. Witam was serdecznie, niedziela, ostatni meldunek z tego balkonu, z balkonu pokoju hotelowego w ośrodku Start. Dzisiaj trochę piłkarsko, bo również no oczywiście mecz Liverpoolu z Manchesterem United, niezwykle ważny w Anglii. No, nie będę mógł go śledzić niestety na żywo, chyba że gdzieś tam jednym okiem, ale pocieszam się, że Kamil Stoch, czyli wielki kibic Liverpoolu, również jest w tej samej sytuacji. No i jak Kamil Stoch może, to tym bardziej ktoś tak rozwinięty, w cudzysłowie, jak Wojtek Piela. Konkurs indywidualny przed nami. No i oczywiście podstawowe pytanie, czy Kamil Stoch wyprzedzi Adama Małysza w liczbie zwycięstw w konkursach Pucharu Świata. No ale też podstawowe pytania, czyli który będzie Mackenzie Boyd-Klaus, ilu Polaków zakwalifikuje się do drugiej serii. I jakie piosenki zaserwuje nam DJ dzisiaj podczas zawodów bez kibiców, aby było ciepło, chociaż na duchu, no bo temperatura cały czas, tak abym powiedział, bardzo mroźna. No i jesteśmy już pod Wielką Krokwią, za moment udajemy się do biura prasowego i no zobaczymy, co tam ciekawego przy tej niedzieli czeka, co przygotowali organizatorzy. W końcu no niedzielny obiad trzeba jakiś spożyć. A jak nie, to zawsze pozostaje bigosu pana Romana oczywiście. Kto widział wczorajsze kulisy, ten wie, o co chodzi. No dzisiaj też oczywiście wspaniała pogoda w Zakopanem, ale ciekawostka jest taka, że pojawiło się trochę słońca, więc no nie tylko taki, można powiedzieć, zimny. Tutaj przejdę, bo chyba jakiś samochód podjechał, być może widzimy. Być może tam, jak to jest czarny samochód, to był na przykład przewodniczący szwedzkiego komitetu olimpijskiego, który przyjechał do Zakopanego, aby zobaczyć, jak robi się skoki narciarskie i jak rozwinąć właśnie tę dyscyplinę sportu w państwie Henrika Larssona. Też widzicie za mną trochę policji, trochę tutaj kibiców zgromadzonych. No, to, co się dzisiaj wydarzyło, czyli słońce, które się pojawiło, też niektórych na pewno zachęca do tego, aby się tutaj pojawić. Mimo pandemii, no jednak kibice wierni tutaj, no trochę tych podskocznią jest. Chłopak, jak się nazywacie? Przedstawcie się. Kuba! Skąd jesteście? Tutaj z okolicy? Z Warszawy. No to z Warszawy, no to tak jak ja, więc można powiedzieć stolica licznie reprezentowana. Co was przyciągnęło do Zakopca? Kamil Stoch. Kaszkowie, oczywiście. Kamil, dlaczego akurat Kamil? Co u niego tak jest w kilku słowach najlepszego? Jest legendą, legendą polską. Nie ma lepszego, moim zdaniem. Jak wam się podoba na razie tutaj w Zakopcu? Jest piękna, piękna zima biała. No, mimo że jest zimno, to jest bardzo gorąco, naprawdę. Ja za bardzo nie interesuję się tym sportem, ale tutaj koledzy się interesują i po prostu z tego powodu przyjechałem i aż sam się ekscytuję, naprawdę. Przyjechaliśmy tutaj tak z rodzinką sobie po prostu pochodzić po Krupówkach, zobaczyć, jak tam nasi się przygotowują i... No i jak na razie się podoba, jak wrażenie? Znaczy bardzo fajnie, no wiadomo, lepiej by było zobaczyć wszystko zza bramy, nie? A nie tutaj z tych okolic, ale spoko. Wydaje mi się, że będzie ciężko. Nasi solidnie, ale bez takiego jakiegoś konkretnego przebłysku, nie? Jeśli nie będzie takiej loteryjnej pogody. To Wiktor Pękala, opinia o Michale Chmielewskim. Wiktor Pękala, opinia o Michale Chmielewskim, tak? Michał Chmielewski, opinia. Michał Chmielewski, opinia. Michał Chmielewski to jest dobry człowiek, no. Dużo rzeczy wie, ja dużo rzeczy nie wiem. Michał Chmielewski też pewnie parę rzeczy nie wie, ale akurat mówi o tym, co wie, więc jest okej. Okay. Michał, słuchaj, podobno jest skocznia w Ząbkach, o której istnieniu nie wiem nawet ja, ale ty wiesz, jakie tam są tory najazdowe i jaki jest jej profil. O skoczni w Ząbkach nie słyszałem, natomiast słyszałem, że istniała kiedyś skocznia w Zębie. To już takie, to jest taka dorosła miejscowość, bo tam, gdzie ty mieszkasz, jest Ząbki, czyli takie jakby dziecięca. To prawda. A Ząb, czyli jednak jest miejscowość dla dorosłych. I tam właśnie Bronisław Stoch wybudował skocznię swojemu synowi, a the rest is history. No właśnie, powiedz mi, bo widzę, że ty tutaj dietka profesjonalna, sportowa. Dlaczego Paweł Baran nie bierze z ciebie przykładu, bo on żurek wpierdziela z kiełbasą jakąś taką nieprzefiltrowaną i... No i widzimy, jak to wszystko wygląda u Pawła, a u ciebie jest lepiej. Wiesz, no Paweł dba o linię, bo on rzeczywiście jeszcze planuje karierę skoczka. Ja natomiast już po całych 28 już prawie latach mojego życia i wysłuchiwaniu o tym, że wygląda po prostu jak przecinek, stwierdziłem, że w końcu zacznę budować masę, więc tutaj jest białko,
Szkoda, że nie ma kurczaka niestety, no, ale kreatyna też codziennie, dwa razy dziennie razem z witaminą C. Za rok no, już nie będę się mieścił niestety w te ubrania, ale takie życie. Natalia, powiedz mi, jakie jest popisowe danie, które ty przyrządzisz? Ale kiedy przyrządzę? No tak w ogóle, nie wiem, na przykład Michał by przyszedł do ciebie, zapraszasz Michała na obiad i nie wiem, chcecie spędzić miło czas albo ze znajomymi, no i ty postanawiasz coś ugotować. Co jest takiego popisowego, co byś przyrządził? Nie zapraszałam Michała na obiad. Bo ale mówię hipotetycznie, no. Ale zaprosiłam go na przykład na sałatkę i mówił, że była dobra. Niech tutaj teraz potwierdzi. Dobra była ta sałatka, czy nie? Ty, te, gwiazdor. Dobra była ta sałatka? Ta? Nie, ta, co ci Natalia zrobiła. Tak, pamiętam, pyszne. Oglądaliśmy wtedy skoki w Innsbrucku? Nie. Nie. W Tagile. Tak, a jaka to była? Wrócę. A jak jest proces przygotowania tej sałatki? Jak to wygląda? Tak opowiedz, z czego się składa? Cebula. Było cebuli. To w tym momencie Natalia już nie musi wyciągać dowodu osobistego na wejściu, bo już wiadomo, że jest orzeł w koronie i perła w koronie. Cebula, że to jest wiedźma, to też czosnek. To była ostatnia sałatka, którą cię zaprosiłam. No, czyli element... Tam trochę skórek od chleba starego, octem jabłkowym. Ja się smakowałem wybitnie. Tak, nie chcę nic mówić, ale dyskusja rozpoczęła się od skoczni w Lamolinie, a skończyła się na cebuli dokonanej. Właśnie, bo to jest vlog na kanale sportowym, który uczy i bawi. Jest kulinaria, są kulinaria, jest Robert Makłowicz, jest Wiktor Pękala, jest Natalia Żaczek, jest Michał Chmielewski i jest Oscypek. Bo Oscypek w Zakopanem to jest tak samo mniej więcej jak... Tak królem Zakopanego, jak szampan jest królem Sylwestra. Jak Jamie Carragher w Liverpoolu, no musi być. Wszystkiego dobrego, cześć. Posłuchaj, to jest i tak człowiek przystojniejszy niż Rocky Balboa, niż Sylvester Stallone i to jest ta sama postać, ale on jest przystojniejszy. Paweł Baran, Paweł, co tutaj jemy dobrego? Jemy bonjour. Bonjour. Bardzo bonjour. Jeżeli mówisz o tym, kto jest przystojny, to sam zostałem porównany do Diego Edwardsa. A kto ci to powiedział? Wiele osób, nawet tak słyszałem, nawet tak czytałem w komentarzach na YouTubie, ale niektórzy mówili, że nawet on jest przystojniejszy. Paweł to jest człowiek, do którego Eddie Edwards dzwoni 5 o'clock i się pyta... Czy mamy tak, do you like tea? I Paweł mówi yes, of course. I oni wtedy Air Greya połączeniem hiperwoltanicznym spożywają. Paweł, jakie przewidywania się na konkurs? Przewidywania na konkurs? Kto wygra? Polak jakiś czy Anglik nie wygra? Powiedz tak. Weekend jest pełen paradoksów. Stawiam, że dzisiaj Andrzej Stękała stanie na podium. Andrzej Stękała na podium. Czyli tak zaweźmie się po tym wczorajszym niepowodzeniu i... Tak, Andrzej Stękała na podium. Nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja z innymi Polakami. Nie chcę być tutaj złym lub dobrym prorokiem, ale jeżeli chodzi o podium, no to gorąco wierzę w Andrzeja Stękała. No dobrze, no to teraz ostatnie pytanie hipotetyczne dla każdego fana skoków. Wiesz, Wigilia, otwierasz drzwi, Sven Hannawald czy Martin Schmidt, kogo wybierasz? Svena Hannawalda. Dlaczego? Krótkie uzasadnienie. Ponieważ lubię zawodników, którzy uzewnętrzniają swoje emocje. A Hannawald taki był. Charyzmatyczny, pełen energii. I mimo, że Polaków to denerwowało, mi się w nim bardzo to podobało. Czyli Paweł Baranek by był wtedy w tym wieku, w którym jest teraz, to by nie rzucał śnieżkami w Hannawalda i to jest postawa... Lepiej bym z nim bałwana. Lepiej by bałwana, przybił mu po piątkę i mu powiedział Halo, grüß Gott, tschüss, auf Wiedersehen, tschüss, auf Wiedersehen. Albo Stille Nacht, Heilige Nacht. Tak, tak, że pozdrawiamy cię krótko, jest żur, jest zabawa i będą też skoki dzisiaj, bo to wiecie, w tym biurze prasowym... Klasy gemacht. W tym biurze prasowym tutaj, no to... Są takie rzeczy, które by się fizjologom nie śniło nawet przy ulicy Ćwiartki 3x4. Wszystkiego dobrego. Dokładnie. Kamil, właśnie czego ci dzisiaj brakowało? Jakie masz wrażenia tak na gorąco po tych zawodach? No, brakło dobrej energii dzisiaj przede wszystkim na progu, bo to były okej, w miarę dobre. Ten pierwszy był... Regionalny tutaj z Zakopanego. Niby dobre technicznie, ale brakło takiego dobrego odejścia, dobrej mocy na progu. Ten drugi już był dużo lepszy, ale jednak czegoś... Coś nie uciekło. Andrzej, usatysfakcjonowany po tym weekendzie, czy lekki niedosyt jest jednak? Może kiedyś tak powiem, że był lekki niedosyt, bo można było więcej, ale w każdym calu tego sportu można być zawsze lepszy, mimo nawet jakby się wygrało, to można być lepszy. No to co, no to ja będę po prostu robić wszystko, żeby być lepszy i tyle. Ty po tym weekendzie jesteś usatysfakcjonowany, czy lekki niedosyt? No niedosyt na pewno będzie. Wydaje mi się, że ostatnie było dzisiaj na pewno na lepsze skakanie. Wczoraj zresztą też.
ale wczoraj byliśmy drużynowo na drugim miejscu. Dzisiaj Andrzej zrobił życiowy wynik jak na razie, więc też jest jeszcze go cieszyć. Warunki dzisiaj, jak byś ocenił? Uważam, że warunki były bardzo dobre, aura jest zimowa. Z przyjemnością wrócisz do Lahti teraz, na następne zawody? Oczywiście, zawsze tam lubię jeździć, lubię bardzo tą skocznię. I cieszę się, że już za kilka dni mamy kolejną okazję, kolejne możliwości, się przed nami otworzą i kolejne wyzwania.